Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu. Dzisiaj zagramy sobie pojazdem eventowym, który można było zdobyć z okazji urodzin w War Thunderze. I jest to bardzo interesująca maszyna, czyli radziecki prototyp niszczyciela KW-7. Zastanawiałem się, kiedy zaczną dodawać kolejne warianty KW-ków, w szczególności te trochę bardziej unikalne. Nie spodziewałem się, że najpierw dostaniemy KW-7, spodziewałem się, że zaczniemy dostawać coś trochę bardziej znanego, jak na przykładzie może KW-8, czy też inne jeszcze te wcześniejsze odmiany. Ale dostaliśmy KW-7, jeden z dwóch wariantów. Jest to pierwszy pojazd lądowy w War Thunderze, który ma trzy armaty zamontowane w jednym stanowisku. Dla podkreślenia nie chodzi mi o to, że ma trzy rodzaje uzbrojenia, chociaż w praktyce to są dwa rodzaje, ale że trzy bronie. No bo wiadomo, jak ktoś posiada na przykład BMP 2M, no to on ma działko, karabin maszynowy, granatnik i wyrzutnie PPK, więc on ma 4 bronie. Nie liczę też pancerników lądowych, które tam mają więcej wież, na przykład T-35 mający 2 wieże z karabinami, 2 wieże z armatami 45 i 1.76. I tak, jak mamy w tym KW-ku te 3 armaty, no to czy to jest potężna siła ognia? Jednocześnie tak, jednocześnie nie. Tak, ponieważ możemy strzelać z 3 armat, nie ponieważ możemy strzelać tylko 2 salwy. 45 walą jednocześnie, 76 wali oddzielnie. Gdyby z 45 było tak, że najpierw wali lewe, potem prawe, jak wciskamy przycisk, no to trochę inaczej by się tym grało, ale niestety nie ma jeszcze takiej mechaniki. Może kiedyś dodadzą, bo byłoby to naprawdę bardzo efektywne i fajne. I tak, względem siły ognia, no to 45, jak wiadomo, tutaj mamy dwa rodzaje cennej amunicji, czyli przeciwpancerny z trotylem i podkalibrowy. Czasami może się przydać na przykładzie na takiego Churchilla, jakby na nas wyjechał. Oczywiście trójkę, siódemki nie idzie ruszyć. Mamy tutaj jeszcze do 7.6 najlepszą amunicję, czyli przeciwpancerną, która przebija 95 mm. I w razie czego jeszcze jest pocisk podkalibrowy, czy też kumulacyjny. Bardziej efektywne jest mieć dodatkowo pocisk podkalibrowy. Co jeszcze trzeba podkreślić, mamy tu karabin maszynowy działający w kadłubie, więc można powiedzieć, że mamy nawet 4 bronie, ale wiadomo, karabin będzie potrzebny tylko w sytuacjach takich, gdzie zobaczymy jakiś pojazd otwarty, ale ja zapominam o tym karabinie, często walę z tych armat. W kwestii opancerzenia, no to jest to kawuk, ale ze względu na tę nadbudówkę jest on trochę inaczej opancerzony, czyli kadłub mamy 75 mm przód, bok, nawet tył. Nadbudówka. Dolna płyta jest wzmocniona 25 mm i tutaj na górze cały punkt to wizjer kierowcy. Karabin maszynowy jest nieco nawet lepiej chroniony. Nadbudówka. Mamy też 75 mm plus dospawane 30 mm. Tu trzeba podkreślić, że część materiałów nagrałem przed aktualizacją, część po aktualizacji. Więc no, będzie widać, które są po, bo jest dodana skrzynka. I tak samo wzmocniono pancerz. Wcześniej on miał tutaj 25 mm, teraz wzmocniono mu do 30. To samo pancerz boczny miał tutaj 60 mm, teraz ma 75 z tego co Gaijin podał, więc wzmocniono tego KW-ka. I czy ta maszyna będzie tak super potężna? Na szybko zerknijmy sobie na najpotężniejsze działo, jakie często można spotykać, czyli niemiecka 7.5. Jak ten pojazd stoi idealnie frontem, no to widać, to się da przebić i to się da przebić. Jedyna szansa to jak będziemy właśnie stawali pod kątem, ale dopiero pod takim kątem pancerz jest na tyle efektywny, żeby się nic nie przebiło. Oczywiście dalej tu są dziury, wizer kierowcy dalej jest weak spotem, więc na to trzeba niestety uważać. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku armat, które przebijają 100 mm. Dalej da się przebić wizer kierowcy, tutaj dookoła jak widać jest taki weak spot w postaci dziurawego pancerza i tu jest największy według mnie weak spot, czyli optyka. To miejsce idzie bez problemu przebić. Ja już walczyłem przeciwko temu KW-kowi Churchillem siódemką i to miejsce łatwo się przebija, no tylko wiadomo, bez amunicji trotylowej jest bardzo ciężko go załatwić. No dobrze, a więc teraz przejdźmy na pole bitwy i zobaczmy, jak ten potwór sobie radzi. Pierwsza bitwa, od razu dominacja na Synaju. Wysoko rzuciło, prawdopodobnie 5-0, na razie widzę 4-7, T-14, 57. Niemcy, Brytole, Francja i Szwecja. W przypadku Niemców to najbardziej będę się obawiał ich
niszczycieli dział samobieżnych. Na to trzeba będzie uważać, bo tego nie przebije tak łatwo od frontu. W zasadzie większości ich niszczycieli, jak pancerów typu Hetzer, jak Panzer 4, nie przebije. W przypadku pozostałych to u Brytoli będę musiał uważać na Churchilla, więc ze względu na to, że jestem na aptierze, lepiej walczyć na bliski dystans, czyli tak w okolicy C. Już tam Crusader przejechał. Czyli mamy jednego typa na strefie, trzeba uważać, bo on jest w stanie się przeze mnie przebić. I 45 załatwiły sprawę. To teraz tak, nie wiem czy tu z prawej ktoś nie będzie jechał pomiędzy tymi skałami, więc ja może jakoś trochę bardziej z tej strony bym się wychylił. Bo słyszę jak coś tu jedzie, teoretycznie. Chociaż przejechał, już typ tu przejechał, widać ślady. To jest chyba jakiś niemiecki czołg z serii Panzer. Tylko niestety nie mam na niego widoku, nie dam rady się na niego ustawić najprawdopodobniej. Może teraz dam radę. Fajnie kawuku, gdybyś tak podjeżdżał, nie blokując mi tyłu. Tutaj też jest jakiś typ. Drażnią mnie takie typy, co podjadą heavykami i trochę tutaj blokują wyjazd. W momencie, kiedy na wprost znajduje się przeciwnik i jest nieciekawie, bo tu jest ten Panzer 4, który jeszcze jest sprawny. A tak samo widziałem, jak tu z lewej strony przejeżdżało paru typa. No ten Panzer 4 to ja nie wiem, co on chciał osiągnąć. Chciał szybki garaż, to osiągnął. Tu jest jeszcze jeden. Nie trafiłem. W ciebie trafiłem. Aj, błynęło mną. Jest źle. Do tyłu ten Panzer 4 nie wykorzystał tej sytuacji, że byłem do niego plecami i miałby teoretycznie widok. O, Panzer 3 jeszcze. Dobra, trójka leży, została ta czwórka. O, pięknie! Bardzo dziękuję. Czyli strefa obroniona. Tylko czy dałoby się ją zająć, to może się cofnę. I na razie, co jestem w stanie stwierdzić po obecnej konfrontacji z Niemcami, no, nie widać tu przewagi, jeśli chodzi o bycie OP. A bardziej widać przewagę, że Niemcy nie myślą. Bo jedynie kto zaczął myśleć na początku, to może Crusader, tylko nie zdążył zareagować. Ale cóż, to też niska era, więc nie ma co się akurat dziwić. Tylko też właśnie jak miałem Panzera 4, który miałby okazję na strzał mi w plecy, czy Panzera 3, to trójka wykorzystała, ale za późno i źle. Pozostali w ogóle nie wykorzystali. Ale jestem pewien, że w następnych bitwach uda nam się przetestować o efektywność pancerza w boju tego KW. Cóż, gość się nie nauczył już rzucania bomby z sztukasa. Nie dziwię się. Ta wyrzutnia jest trochę problematyczna. Sam mam z nią problemy. Ale tak, skoro przetrwałem nalot, przetrwałem tutaj natarcie, można szturmować dalej. Jedyne co na razie odczuwam w tym kawuku, to możliwość wykorzystania tych 45 w momencie, kiedy pojazd się obraca, czy jeszcze buja. 76 lepiej zostawiać na ważniejsze sytuacje. No bo też zdarza się tak, że ta 45 trafi, nie dobije i
Jest to po prostu bardziej opłacalna, potężna broń. No tutaj typ w KW-7 podjechał. Niestety został rozwalony. To nie przez co, bo widzę wrak pancera. Tutaj coś poszło. Jest kolejny, ale to chyba pelotka. Nie, pancer 4. Dobra, tutaj moi podjechali. No z niemiaszków już nic nie zostało. Trochę mnie boli, że ta 45 strzela z obu armat. Bo niekiedy przydałoby się strzelanie z jednej, a potem z drugiej. Może warto mieć jeszcze widok na tę drugą stronę, chociaż wątpię, by ktoś jeszcze się pokazał. Zostało zaledwie kilku typa. Tutaj jest Cromwell. Już nie ma Cromwella. Trochę dziwi mnie, że nie dawali z nim sobie rady. Tu jeszcze coś blisko podjechało. Niszczyciel. O, Hetzer. Pierwszy pojazd, z którym nie dam sobie rady. Ktoś źle strzelił. Niestety nie jestem w stanie... O, pięknie, poszło w dół. Kto się tam zrespił? Churchill jedynka. Dawaj mi tu pod kalibrową. Może uda mi się jakoś w te dziury mu wstrzelić. Tam się chyba jeszcze jak pancer 4 zrespił? Sztuk, widać sztuka. Widzą, że okupujemy im respa, a jednak... Chcą jeszcze spróbować walczyć. Oj, źle przycelowałem. O, 45 weszła. Ha, tego się nie spodziewałem. Pila. 45 weszła. 80 mm. No coś jest tu nie tak z tymi armatami. Okej, to jednak nie wina armaty, tylko tu jest taki miniaturowy weak spot. Źle pokazuje obliczenie pancerza. Bo to jest tutaj nad jakby zamykanym wizjerem kierowcy. Więc ten pancerz ma tu w praktyce 50 mm, więc wszystko wyjaśnia, dlaczego tu się przebiłem. Teraz starcie na Wołokołamsku na 4-7. No, teraz kawuków jest więcej. Tu mamy 2, 3, 4, 5, 6. 6 kawuków. Klasycznie. Niemcy, Brytole, Japonia, Szwecja. Głównie Niemcy i może Japonia będą najbardziej cierpieć ze względu na to, jak są ich czołgi opancerzone. U Brytoli połowicznie. U Japonii to tylko najbardziej, co będzie odporne z tego, co tu mogę spotkać, to czy to późny. No, chyba, że trafiłbym mu w wieżę, to ona nie jest aż tak mocna na to działo. No, chyba, że byłby na daleko. I ze względu na to, że nie mam zimowego kamo, świecę się tutaj strasznie, to chyba najlepiej będzie właśnie walczyć trochę na blisko. Czyli to teren albo A, albo B. C to już bardziej walka na dystans, ale w B powiedziałbym, że takie... Na średni dystans, o. Na blisko na A, na średni dystans na B, na daleko na C. I zastanawiam się, ile tu będzie czołgów i czy tym razem ktoś do mnie będzie od frontu bardziej strzelał. Bo chyba mi tylko w jarzmo trafiono parę razy. Tutaj jak widać jest szarża niszczycieli. Tam puma sobie podjechała. I uciekła. Tu z prawej. Okej, Bofors. Dobra, dwie armaty, trzy dokładniej, pomogły. Chociaż czasami przydałoby się móc wozić więcej amunicji, jeśli mówimy o zróżnicowaniu.
ale niestety, jak już są dwa rodzaje broni, to można tylko dwa rodzaje amunicji mieć. O, udało się wstrzelić. Ale naprawdę, tym pojazdem będzie grało się chyba aż za dobrze, bo obstawiam, że niektórzy dobrzy gracze grają tymi kawukami, a pozostali wrócili do farmienia drzewek, przez co Niemcy mogą mieć nieco ciężej. Tego się nie da ruszyć, szkoda. Tam był Japoniec. Źle wycelowałem w tego Szweda. Dobra, to był PVKV-3. To wyjaśnia, czemu tak długo wytrzymywał. W dole z prawej coś było. Pelotka się zrespiła. No a my już tak naprawdę im szarżujemy respa. Naprawdę, to teraz wygląda okropnie. Współczuję tym ludziom, co grają teraz na TKW-7. Bo to raczej teraz tych bitew nie wygrywa pojazd KW-7, tylko po prostu wygrywają dobrzy gracze. O, lecą bomby. Za nisko poszło, ale tutaj już poprawka. Tu jest Szwed, chyba bez odrzutówka? Nie. Coś innego. Coś zdecydowanie innego. Nie, 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 nie. A, dobra, on nie miał już bomby. Kurczę, on jeszcze jest nieśmiertelny. Skręcaj, skręcaj! Zamiast do mnie wolał wycelować do KWK. Zwykłego. Za nisko wycelowałem. No, sztugu strzelaj. Gąsienica, dużo ci to nie da. Nie masz ładowniczego, więc mam nad tobą teraz... Kurczę, przeładował. Zdążył przeładować. Dobra, dawaj, działonowy, przysiadaj się. Dobra, jest rozwalony. Tamten już był rozwalony, okej. Czyli ten mi się przebił przez do... A, on trafił poniżej tego pancerza. To nie wnikam. Poniżej tego pancerza to jest 7,5 mm. To tam bez problemu sztuk się przebije. Ja trochę przez ten dym nie byłem w stanie się wcelować. Teraz z tego trzeba będzie. Tylko... Okej. Za nisko. No cóż. Ale jaka szarża kawuków. I to nie tylko tych eventowych, ale są jeszcze ekranowy, zwykły. Wszystko. Wszystkie kawuki. To jeszcze jakoś próbują się bronić. Amunicja w armatach mi się kończy. Kurczę, asysta. O, temu poszła amunicja. I to już jest chyba jedyny sprawny pojazd. No, już nie jest. Aż brakuje mi tutaj sprawnego karabinu maszynowego. Chociaż w zasadzie... Bo nie wciskałem wcześniej spacji. Nie to. Mam przypisany karabin. Okej, czyli po prostu straciłem załoganta, to nie mam karabinu maszynowego. Wszystko wyjaśnione. Tym razem jest kampania, dominacja, ale 5-0. Czy jest u mnie w teamie coś 5-0? No niestety nie. O dziwo,
Andriuszek ktoś sobie wziął. Bo widzę 4-7. U Amerykanów 5-0 to chyba był Sherman z 7-6. U Niemców to jest VK. A u Szwedów tam, wiadomo, jest RV-y. I czołg jak on się tam? De La Torn? Nie. Chyba De La Torn. Tak, chyba ten Szwed się tak nazywał. Plus niszczarka. To będzie stanowiło problem. Wracając do bitwy, proszę, VK. Na górze mapy, tam w okolicy A. Dlatego tam postanowiłem nie jechać. Tam się jedzie, jak się jest mniej więcej topową maszyną, maksymalnie 0,3. No chyba, że bitwa już tak długo trwa, że tam trzeba jechać. A tak to lepiej coś mobilnego w okolicy B, a reszta w okolicy C. No w tym przypadku nikt nie pojechał na B. Mimo, że mamy beteki. I jak pancer, z tego co widzę przede mną. Nie udało mi się trafić go w bok. Próbuję mu jakoś tu strzelić się w tę armatę. On się we mnie w ogóle nie może strzelić, ale został rozwalony. Coś mi tu od boku przywaliło. Niemiecki T-34. Ale mi się przyfarciło. W trakcie jazdy w pierścień wieży. A raczej w trakcie cofania. To teraz co? Moja drużyna została odepchnięta z A. Powinno się teoretycznie jechać w stronę B. Ale ja bym zatrzymał opór, który będzie kierował się tutaj do C. Bo już sztuk rozwalił BTK. Tam widzę, że jedzie jakiś niszczyciel. Z tej lewej mogę trochę oberwać, ale cóż, jestem gotowy zaryzykować. Tutaj jedzie VK. Największe zagrożenie padło. Oberwałem z lewej. Znowu od jak pancera. I sztuk mi przywalił od boku, bo stałem za bardzo już do niego bokiem. Przynajmniej jest zaleta, przez to, że mam mało amunicji z tym jednym policzku do 45, no to przetrwałem. Wada. A teraz będę długo ładował, co ja muszę naprawić? Pierdoły i na tyle mam wroga, czyli oberwę od pleców. Nie oberwę od pleców. Ale i... Kurczę, chciałbym się cofnąć na tę strefę, nie dam rady. Jakim cudem oberwałem od dwóch masz? A, okej. Okay. Czaję. Oberwałem jeszcze od tego IKV-a z tyłu. Mamy teraz dominację na Kareli na 4-7 i to będzie jedyna bitwa po aktualizacji. Można zobaczyć to po tej skrzynce. Plus po wprowadzeniu buffa pancerza, właśnie 5 mm z przodu i 10 po bokach na nadbudówce. Czy będę odczuwał te zmiany pancerza? Tę nadbudówkę po bokach? Może tak. Pancerz frontowy? Powiedziałbym, że nie do końca, bo i tak weak spot to wiadomo, tutaj, tutaj. Ale zobaczymy, co tu jeszcze uda się tak zdziałać. Strasznie szybko mi się ta amunicja odnowiła. Najbardziej do czego to będzie przydatne, to do 45. Oj, gość tego kawuka nie dał rady trafić z trafika, nie pofarciło mu się. Pancer 4 od razu został przeze mnie złonshotowany. Tam... Dostał kurczę, ale... O, jest złonshotowany. Ale coś jeszcze tam się znajduje. A, Churchill Avr. Aha. To niezły typ w M10. Szkoda, że Avr tam sobie pojechał. Ja tutaj słyszę czołg na lewo. Aj, nie zdążyłem. Nie zdążyłem przycelować.
Ja się chyba wolę cofnąć, bo ten pojazd z lewej strony będzie mi tutaj przeszkadzał. KW-7 wpadła pod działo T-34. Kurczę, trochę obawiam się tego czołgu tam po lewo. I pancer 4 gdzieś się pokazał. Nie na górce, czyli prawdopodobnie gdzieś z lewej strony. No niestety... ta KW-7 trochę za bardzo tak by jechała. Tutaj jak można zobaczyć, Awr sobie podjechał. Ja z Awr nie chcę się bawić. Może tu od tej strony bym podjechał sobie. Tyciak jak jest na górce, to może, chociaż trochę wątpię, by dorwał, bo tu chyba czafik jest. Nie czafik, a AMX? Czy dałbym radę? Nie podniosę tych dział. Nie podniosę dział. On mi odstrzelił moje dodatkowe, piękne uzbrojenie. Teciaku, rozwal. Rozwal tego AMX-a. Ja sobie pojadę dalej do przodu. Czy ja tam widziałem pancera? Który mnie one-shotował, trafiając idealnie w wizjer, bo się obróciłem. To mnie, kurde, teraz zastanawia ta rozgrywka. Bo mamy wszystkie strefy. Ja ledwo tutaj podjechałem, a oni nawet się nie zbliżyli. Oj, jak pancer 4. Trochę w złe miejsce przycelowałem. Jeszcze przywalę, bo mi zależy, żeby w lewą część przekładni mu przywalić. O właśnie. Bo im bliżej wal tej lewej części przekładni, czy też prawej, to tym większa szansa, że pocisk przeleci na wylot. Brakuje mi tutaj teraz depresji. Oj, pancer przejedzie. Ale tu jeszcze trójka jest. Tylko wolę się trochę cofnąć. Dobra, trójka rozwalona. Na dole słyszę pode mną pancera. Aha, strefa została zdekapowana. Teraz dopiero na to zwróciłem uwagę. Czyli szybko udało się zająć wzgórze i szybko je utracić. Można powiedzieć, że na ten moment jestem jedyną linią obrony tego terenu. Ale naprawdę, ta bitwa jest taka pusta. O, Panzer 3 jedzie. Nie, to sztuk. Ale byłem blisko. To samo zawieszenie. To samo malowanie. Jedynie nie ta sama... pozostała konstrukcja. I tutaj na dole, na lewo słyszę typa cały czas. Tutaj pancer 4 sobie jedzie. Niestety nie mogę go wypatrzeć ani ustawić się na niego. Ale gość mnie też nie był w stanie wypatrzeć. Tutaj z tej prawej strony nie widzę... Drespił się tam pancer 4. Okej. Ty w sumie zaczął walczyć z kawukiem. Więc no, oddał strzał jako pierwszy. Teraz kwestia, żeby tu się obrócić na B. Bo na strefę coś tam wjechało, plus może będzie okazja, żeby strzelić na C. I na A jeszcze coś wjechało, kumam. Czy na B stąd kogoś widzę? Z tego miejsca nie.
Na C też nie bardzo. Na C jest tam jak pancer 4. Więc od tej strony nie mogę podjechać. Dziwnie ta bitwa się potoczyła i jest tutaj według mnie strasznie pusto. Oni tak nagle jakby dołem zaczęli tam mocno szturmować. Kawu tutaj obrywa. What the hell? Co to za kozica górska? Dobra, strefa będzie zdekapowana, też jak ją sobie przejmie. Tam jest kolejny jak pancer 4. Kurde, przebił mi się. Ale, kurde, w beznadziejnym miejscu mnie dorwał. 30 sekund naprawa. O, ja tutaj już zginę. Chyba, że dałbym radę jakoś minimalnie się obrócić. Chyba nie bardzo. Kurczę, słabo. Słabo, bo będę teraz rozwalony, bo nie zauważyłem, że tutaj Hetzer pojechał. Ale też ta bitwa taka dziwna się zrobiła. Najpierw drużyna zaszarżowała i byliśmy blisko zwycięstwa, a teraz nagle wszyscy wyparowali. A więc podsumowując, moi drodzy, czy KW7 to jest OP maszyna i czy warto ją było zdobywać? Zdecydowanie warto było tego kawułka zdobywać, bo to jest efektywna, bardzo przyjemna maszyna do grania. Dość ciekawa, jeśli chodzi o charakterystykę rozgrywki. Mieliśmy już w War Thunderze, w zasadzie mamy do tej pory, pojazdy z dwoma armatami, ale pierwszy raz mamy pojazd z armatami, które są w stanie bardzo łatwo likwidować pojazdy na swojej klasyfikacji. W przypadku innych maszyn to mamy bardziej coś na zasadzie armat pomocniczych, czy też po prostu takich popierdółek jak w Chiri, które nie mają efektywnego zastosowania. Ale stwierdzam, że KW7 nie jest OP pojazdem, ponieważ no niestety ma te weak spot w postaci wizjera kierowcy, ma weak spoty w postaci tych dziur pancerza w czołowej płycie, plus jest niszczycielem, więc musi praktycznie stawać frontem, pokazując te weak spoty. I uważam, że bardziej OP od niego jest KW1 ekranowy, który może się kontować, ma wieżę, ma co prawda trochę słabszą siłę ognia, ale przez to, że ma wieżę, ma nieco większą przewagę. I też mam wrażenie, że jednak SU-152 jest lepszy od KW7, bo co prawda nadbudówkę ma trochę lepiej chronioną, dolną część ma trochę gorzej chronioną. I no ma 152, która ma o wiele potężniejszą efektywność, w szczególności w walce z takimi pojazdami jak Hetzer czy jak Panzer 4. Ale nie zmienia to faktu, że KW7 jest naprawdę potężną maszyną, tylko że może też być bardzo szybko zlikwidowany. To tyle, moi drodzy, dajcie znać, co myślicie i trzymajcie się, do następnego, na razie.